W ostatnich tygodniach w Końskich odremontowano kolejny odcinek drogi, dodajmy, drogi do tej pory bardzo zniszczonej. Chodzi o ulicę Piłsudskiego na odcinku wewnętrznym, który prowadził dawniej do bazy PKS, a obecnie do nowych mieszkań socjalnych i jednej z firm. Nawierzchnia była tam w stanie dramatycznym i były to jeszcze pozostałości po często jeżdżących tamtędy w poprzednich latach autobusach. Oprócz około 330 metrów nawierzchni bitumicznej w tym miejscu wykonano zupełnie nowy chodnik. Rozebrano stare krawężniki, a ich miejsce zajęły nowe. Poza jezdnią nawierzchnia bitumiczna pojawiła się także na zatokach postojowych. Łączny koszt tej gminnej inwestycji to około 142 tysięcy złotych, a za jej wykonanie odpowiadała firma Transbud ze Strawczyna.